Informacja dotycząca realizacji zadań drogowych w 2011 roku. Zapraszam do wypowiedzi panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marię Kuracy. Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2011 wynosił około 13,7 miliona złotych. Środki powyższe były przeznaczone na następujące grupy działań. To jest szeroko rozumiane bieżące utrzymanie dróg, zarówno letnie, jak i zimowe, w systemie zleconym i własnym, to znaczy przy pomocy sił obwodów drogowych, a posiadamy 3 obwody drogowe, Biłgorzów, Tarnobrzeg i Teodorówka. Z tych pieniążków wykonywane były również zadania inwestycyjne oraz prowadzone ustawowe działania administracyjne, to jest wszelkiego rodzaju przeglądy dróg, mostów, wydawanie decyzji administracyjnych, cała praca administracji drogowej. W roku bieżącym w ramach tych środków, które tutaj przedstawiłam, 13,7 miliona złotych, znajdowały się środki zewnętrzne, pozyskane z różnych źródeł. I tak przedstawia się to następująco. Środki unijne 2,4 miliona złotych, Nadleśnictwo Józefów i Biłgoraj 160 tysięcy złotych, Fundusz Powodziowy 100 tysięcy, Nafta i gaz około 100 tysięcy, budżet państwa 1 240 tysięcy, to jest w ramach tzw. schetynówek, oraz firma Plantacja nad Tatrią 100 tysięcy złotych. Razem środki zewnętrzne ponad 4 miliony złotych. Znaczący również był udział pomocy rzeczowej i finansowej gmin, który w podsumowaniu na rok 2011 wynosi 2,7 miliona złotych. Czyli łącznie środki pozabudżetowe to 6,8 miliona złotych. W ramach współpracy z gminami zawarto 23 porozumienia. Były to porozumienia na realizację 27 zadań, z czego 4 zadania realizowały gminy. Zadania wspólne z gminami dotyczyły głównie nakładek bitumicznych, czyli nowych nawierzchni. Udało się wykonać wspólnie około 16 km nowych nawierzchni. Gminy podjęły się zadań w zakresie budowy chodników. Była to gmina Biłgoraj, gmina Tarnogród oraz miasto Biłgoraj w zakresie opróżniania koszy ulicznych. 2 największe zadania, które w tym roku były realizowane. Wczesną wiosną dokończenie realizacji przebudowy drogi powiatowej w Łukowej w ramach środków unijnych i remont drogi powiatowej na odcinku Biłgoraj-Rogale. To jest około 7,1 km. Oprócz tych prac, o których powiedziałam, Zarząd Dróg Powiatowych zajął się również skrupulatnie remontem przepustów pod drogami. A że te obiekty inżynierskie w ostatnim czasie w znaczący sposób stan ich się pogorszył, w związku z czym kilkadziesiąt przepustów tych było uszkodzonych. Udało się wyremontować 40 sztuk. Przepusty stanowią ważne ogniwo w procesie odwadniania dróg i stanowią sprawny system odwodnieniowy, zapobiega powstawaniu zastoisk wody w otoczeniu korpusu drogowego i na jezdniach. Również jest szereg interwencji w tej kwestii z powodu zalewania przyległych posesji do drogi. Kolejną grupą działań, którą tutaj przedstawię, to są remonty mostów. A jeszcze dodam, że pod drogami posiadamy ponad 600 km, ponad 600 sztuk przepustów. Posiadamy 35 mostów w swojej administracji i w tym roku udało się wyremontować kompleksowo 2 sztuki, ale łącznie na 11 prowadzone były prace zabezpieczające, drobne, remontowe.
Dwa mosty wyremontowane kompleksowo w miejscowości Korków i w miejscowości Szostanki. Następną grupą to jest wycinka zakrzaczeń. Jak wiemy, zakrzaczenia im częściej wycinamy, tym więcej jeszcze rosną, zwłaszcza, że jest to okres ostatnie przynajmniej 2 lata bardzo podmokły i z tym trudno się uporać, ale w bieżącym roku, w związku z tym, że listopad odpuścił zimą, to tutaj nasililiśmy te prace i około 20 km udało się odkrzaczyć. Jeśli chodzi o kolejne zadania, to są prace ziemne, pogłębianie rowów. Tutaj na kilkunastu miejscowościach rowy były pogłębiane na 40 odcinkach. Potrzeby w tym zakresie w dalszym ciągu są ogromne. W zakresie bezpieczeństwa ruchu ustawiliśmy 612 metrów bieżących barier energochłonnych, zwłaszcza w terenach pogórkowatych. Tutaj pan radny mówił o remontach cząstkowych, że zakres rzeczowy, tak, żeby przedstawić. Otóż remonty cząstkowe prowadzone były na wszystkich drogach bitumicznych, to jest ponad 500 km dróg, a rozliczenia w tym zakresie nie posiadamy w metrach kwadratowych, bo to jest po prostu nierealne do zmierzenia, zwłaszcza, że degradacja jest nawet w ciągu tygodnia postępująca. Rozliczenia prowadzimy w tonach wbudowanej mieszanki. I przedstawię panu radnemu ilość ton, a pracujemy w kilku technologiach, między innymi mieszanka gresów i emulsji, mieszanka asfaltowa. Robimy to z obcinaniem krawędzi, bez obcinania krawędzi, także wszelkie dane, wszelkie tony przedstawię panu radnemu na piśmie lub osobiście zapraszam do naszego biura. Tak, rozliczenia mamy na każdy obwód, także z każdej tony się rozliczamy. To jest, wykonawcy są wybierani w trybie przetargowym. Musimy tego pilnować, bo coraz wyższe ceny za te budowane materiały. Z grubsza przedstawiłam zadania, które były wykonywane przy pomocy firm zewnętrznych, wybieranych w trybie przetargowym, ale całe gro robót na drogach na bieżąco wykonują obwody drogowe, czyli nasi pracownicy po kilku zatrudnionych na tych obwodach na bieżąco pilotują, prace interwencyjne, awaryjne wykonują. Po każdym deszczu naprawę wyrw, na mulej, na jezdniach, zwłaszcza w terenach pogórkowatych. Koszenie poboczy, trawników, wymiana, uzupełnienie oznakowania. Pracują również na sprzęcie drogowym nasi pracownicy. Pełnią dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg. Także pracy jest bardzo dużo. Na każdej gminie mamy sporządzony rejestr tych wykonywanych prac. Jeżeli właśnie radni są zainteresowani, zapraszam, mamy to wszystko zaewidencjonowane, gdzie ile ton mieszanki, gdzie jakiego materiału budowano, na którą drogę. Także tu by była duża, duża książka i dużo mówienia na ten temat. Wszystkie odcinki dróg zostały tu przedstawione w tej informacji, także można sobie to sprawdzić. Jeśli chodzi o odpowiedzi na interpelacje tutaj panu radnemu właśnie Kołasowi. Zimowe utrzymanie jest kilkumiesięcznym naszą działalnością. I tak jak chciałam zaznaczyć, że środki, które mamy na drogi, to są jedne środki, to nie są środki tak znaczone, że to na zimę musimy wydać na zimę. Co wydamy na zimę, nie mamy na lato. To jest też taka kwestia. Nie wydawać zimy, to wydawać. Nie zakładamy, że mamy ich nie wydawać. Nie zakładamy, że mamy ich nie wydawać, bo je wydajemy tak naprawdę. Kilkanaście sztuk sprzętu pracuje
gdybyśmy chcieli tak, żeby to było ekspresowo, to na każdy obwód kilkanaście szkół trzeba by było, żeby jednocześnie na wszystkie ciągi ten sprzęt był wysłany. Nie możemy oczekiwać też, że zarządy dróg zlikwidują w ogóle skutki zimy. One je łagodzą w jakiś sposób. To jest łagodzenie skutków zimy. No, trzeba jeździć ostrożnie. My z własnej strony przekładamy wszelkich starań, żeby to tak było. Z drugiej ze strony, gdy się sypie dużo soli, dużo tej mieszanki, to jest drugi aspekt i środowiskowy, i niszczenia samochodów. Także to jest kilka kwestii branych pod uwagę. Na pewno nie wszędzie możemy być od razu, więc kilka godzin na niektórych drogach mogą być utrudnienia w ruchu. Jeśli chodzi o Zatokę Postojową przy ulicy Nadstawnej, to pas drogowy jest uregulowany tam. Jedynie jest taka kwestia, że płot jest 2 metry w naszym pasie drogowym. Dopóki nie zostanie uwzględnione to zadanie do realizacji, uwzględnione w budżecie powiatu, nie ma powodu, żeby tam robić jakąś rewolucję, bo jest to ładnie utrzymane, nie przeszkadza nikomu, chodnik funkcjonuje bardzo dobrze i tutaj zwróciliśmy się do samorządów gminnych o współpracę w zakresie realizacji inwestycji i na początku roku z samorządami uzgodnimy zadania i wówczas będzie odpowiedź konkretna, czy zadanie zostało uwzględnione, czy nie, w planie na rok 2012. W tej chwili tak oczekujemy na te deklaracje i na propozycje również samorządów w zakresie zadań.